Dzisiaj moim gościem jest dr Marcin Trepczyński, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Kiedy w życiu codziennym mamy jakieś wątpliwości dotyczące, nie wiem, naszego zdrowia albo jakiegoś projektu, który wpływa, to przedstawiam różne hipotezy i tak, żeby się upewnić albo kogoś przekonać, to mówimy, to jest na pewno, tak jest, bo to jest udowodnione naukowo. No i jak coś jest udowodnione naukowo, albo jak nauka się tym zajmuje, albo jak przeczytaliśmy w czasopiśmie naukowym, to wydaje nam się, że to ma jakąś większą wartość, jest bliżej czegoś, co nazywamy prawdą, no ale na pewno ma większą wartość niż coś, co się komuś wydaje, albo słyszał, albo widział, ale tylko raz i właściwie nie potrafi powiedzieć, o co chodzi. A coś, co jest udowodnione naukowo, nauka jest taką pytią, takim czymś, co nas zapewnia, że to jest niewzruszone, na pewno niezmienne i lepsze jakościowo. No ale jak właściwie jest z tą nauką? Co, czym jest nauka? Bo rozumiem, że to czym jest nauka, czy co jest naukowe, co jest nienaukowe, czy pseudonaukowe, to też nie jest coś, co od zawsze było i rozumiem, że ludzie się spierali o to, czym jest, czym nie jest nauka. Zgadza się. Historia tych sporów jest długa. Natomiast warto sobie przypomnieć, że dosyć wcześnie zaczęła się ta walka o to, żeby wiedzieć, co możemy wiedzieć na pewno. Zaczął ją już Arystoteles, dając pewne konkretne wskazówki. Natomiast jeszcze wcześniejsi filozofowie już zadawali sobie pytanie, ale co tak naprawdę możemy wiedzieć, z czego ten świat jest? Tak? Nie wystarczała im wiedza potoczna, często powiązana z mitologią. Bo jeżeli coś dziwnego się dzieje, no to możemy sobie opowiedzieć, że tu bogowie, tu jakiś mit, co się wzięło stąd, to stamtąd. Natomiast właśnie już Arystoteles zaczął pracować nad tym, żeby taką gwarancję nam dawać. Wymyślił, jak nauka powinna być skonstruowana. Że musi być po pierwsze zbudowana na obserwacji, z których wyciągamy bardzo ogólne takie stwierdzenia. Natomiast później dedukcyjnie, czyli zgodnie z prawami logiki, wyciągamy kolejne wnioski. I to, że właśnie stosujemy bardzo precyzyjnie logikę, już jego zdaniem gwarantowało nam, że ta cała wiedza zbudowana w ten sposób jest wiedzą pewną, czyli nauką. Tak? To było pojęcie episteme greckie, łacińskie scientia. O, scientia, czyli że już nasze science. Tak? Wiedza, to właśnie miała być wiedza pewna. Natomiast no, ciekawe jest to, że po tym wejściu Arystotelesa bardzo się przyzwyczajano do tego, że no właśnie w ten sposób uzyskujemy tą pewność. Raczej ta historia sporów, o których pan wspomniał, kieruje nas ku coraz mniejszej pewności tak naprawdę. Chociaż więcej poznajemy, coraz mniej jesteśmy pewni, dlatego że wtedy byli oni przekonani, że jeżeli już zrobiliśmy tak, jak Arystoteles zaproponował, to, no to mamy coś w garści. Tak. Dlatego tak długo trzymaliśmy się tych różnych teorii, tak? No zawsze przypomina się taki jakiś przedszkolny dowcip o naukowcu, który wyrywał muszę nogi po kolei i kazał jej chodzić. No i chodziła, aż w końcu jak wszystkie wyrywał, to przestała. No i dedukcja była taka, że po wyrywaniu 6 nóg mucha straciła słuch. Tak. No i oczywiście rozumiem, że można to zastosować arystotelajski model i mamy do czynienia z wiedzą pewną, ale wiemy też, że no nie, dzisiaj byśmy powiedzieli to nienaukowo. No Arystoteles też by się z tym nie zgodził, natomiast rzeczywiście takie bezkrytyczne przyjmowanie pewnych schematów, jak tę naukę budować, mogło prowadzić do takich wniosków. Stąd właśnie różne przykłady, które mają na celu ośmieszenie na przykład średniowiecznej nauki. No właśnie. Ziemia ma kształt banana, tak? Słynne ze świętego Graala Monty Pythonowskiego. Tak? To jest właśnie wyśmianie takiego bezkrytycznego zastosowania prostego no, ale lubimy się śmiać z naukowych, czy też pewnej wiedzy właśnie na przykład ze średniowiecza dotyczącej nie wiem, kształtu wszechświata, tak? Jak wygląda kosmos, jak wygląda Ziemia, jakie to zwierzęta i na grzbiecie jeszcze jakich innych zwierząt stoją i trzymają kulę ziemską i tak dalej, i tak dalej. No i to jest zabawne. Ale dzisiaj wiemy, mniej więcej XX wiek, no to już jest taki moment, gdzie właściwie trudno jest kogoś na tak wielką skalę oszukać. No tymczasem przecież nie trzeba daleko szukać, tak? Nie trzeba nawet atomu rozbijać, wystarczy skoncentrować się na rzeczach, które spożywamy każdego dnia, typu masło i mleko. Otóż to, były lata takie, gdzie margaryna była
zdrowa, a masło było niezdrowe. Potem okazało się, że znowu jest odwrotnie. Potem jeszcze jakieś smarowidła się pojawiły. Tak. I to jest tak samo takie sezony. Sezon no margaryny, sezon no właśnie. I to batalia o mleko w końcu, prawda? No właśnie. Najpierw każą pić, bo zdrowy będziesz wielki, potem nagle mleko zabija i jakieś makabryczne obrazki do tego i memy. No właśnie, z tym jest problem. Także tak naprawdę ta cała historia nauki powinna nas pouczać takiej powściągliwości. No bo skąd my wiemy, że teraz mamy większą pewność, tak? Wtedy oni też byli całkowicie pewni swego i pewni swoich metod dowodzenia. No, natomiast właśnie, jakby codzienna praktyka nam pokazuje, że ci naukowcy potrafią mieć bardzo rozbieżne zdania na takie tematy. Samo GMO przecież to też jest problem, czy elektrownie atomowe, czy jądrowe. Zawsze możemy powiedzieć, że te autorytety są trochę bardziej sprawdzone, lepsze niż inne, no ale w takiej przestrzeni codziennej, tak, jesteśmy bombardowani różnymi komunikatami i wydaje mi się, że przeciętny człowiek nie wie. Ja też w wielu przecież wypadkach po prostu zupełnie nie wiem, komu tak naprawdę zaufać, bo każdy jest utytułowany, każdy twierdzi, że coś przebadał. No ale może tutaj jeszcze tak na taką, takich skrótów nie używał, dlatego że to, że ktoś jest utytułowany, to nie daje mu też automatycznie legitymacji, żeby wypowiadać się na jakiś temat. Jasne. To znaczy zakładamy po pierwsze, że osoba utytułowana wypowiada się w ramach dziedziny, czy też specjalizacji, z jakiej jest utytułowana, tak? Bo jeżeli, nie wiem, profesor odpowiedzialny za, nie wiem co, na przykład drzewa i rośliny wypowiada się jako biolog o zwierzętach, tak? No, albo na przykład na temat mechaniki. No to mamy problem, tak? I oczywiście bardzo łatwo w przekazie pseudonaukowym, czy wręcz fałszywym powiedzieć, a tu profesor z takiego uniwersytetu mówi to. Tak, i efekt aureoli mamy automatycznie. Na zasadzie tak, amerykańscy uczeni. Uczeni odkryli, że ludzie uwierzą we wszystko, co przypisuje się amerykańskim uczonym. Także po pierwsze chyba należy zwracać uwagę na to, skąd ten tytuł pochodzi, jakie publikacje ma ta osoba, co też mówią o tej osobie, czy o tych publikacjach inni naukowcy, tak? Co oczywiście też nie daje nam jakiejś pewności, natomiast może nam pewne rzeczy ograniczyć. Wspomniał pan GMO. Co ciekawe, zwykle w takich dyskusjach głośnych i gorących, mało jest głosów naukowców, czy mało jest głosów specjalistów, dużo jest też głosów lobbystów. No i czasami argumenty są argumentami zupełnie nietrafionymi. Na przykład ktoś mówi, nie ma dowodów na to, że GMO jest nieszkodliwe. Tak? No i nie wiem, naukowiec mówi, dobra, badamy to już od 20 lat i nic nie wskazuje na to, że jest szkodliwe. No i wtedy kontrargument jest taki, no ale nie wiemy, czy po 25 latach. To prawda, nie wiemy. Za 5 lat będziemy wiedzieli. Natomiast nie wiemy też, czy woda używana przez, nie wiem, pita non-stop przez 40 lat też nie, i tak dalej. Więc oczywiście tlen też prowadzi do naszej śmierci. Tak, no, woda utleniamy, szczególnie, tak? Woda jest ultra szkodliwa, ile... No ale wrócimy do tego, czy można wierzyć nauce i o tym, jak... Filozof może. No właśnie, to podejrzane, że filozof się zajmuje nauką. Tak, ale chyba filozofowie są tu jednak nieodzowni. To za chwilę. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Dr Marcin Trepczyński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Badań Edukacyjnych jest Państwa i moim gościem. Informacje już za 4 minuty o godzinie 10.20. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W miejscu kolizji tworzy się ogromny korek. Policja. W połączeniu ze skierowaniem do sejmu. Sens. Tworzy się. W połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Kuba
euro. Świętujemy 25 lat. Smart TV Samsung 40 cali za 1550. Sony 50 cali. Android TV wbudowane Wi-Fi za 3199. Samsung Galaxy J5 Dual SIM za 777. PlayStation 4 Dysk 1000. 5 gier w zestawie za 1799. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Widzi pani, jaką mają lodówkę? Niesamowitą. O, jakie radio. Musiało być bardzo drogie. Ciekawe, jaką mają dziś zupę. Sąsiedzi zaglądają ci w garnki? Szukaj nowego mieszkania na domiporta.pl. Domiporta.pl. Do szukania mieszkania. Bezskutecznie rzucałam palenie, aż trafiłam na Desmoxan. Rzucanie nigdy nie jest proste, ale Desmoxan to ogromne ułatwienie. Nie paliłam już po 4 dniach, a na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Desmoxan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną tłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Udane święta to pyszne dania i to koniecznie na słodko. Pyszne na słodko. Wielka księga słodkości od Anny Starmach. To aż 86 sprawdzonych przepisów i wiele kuchennych sekretów. Twój sernik nie opadnie, a makowiec zachwyci gości. Anna Starmach. Pyszne na słodko dla ciebie i twoich bliskich. Pyszne na słodko. Szukaj w salonach Empik. Święto kina 12 grudnia. Z tej okazji w kinach w całej Polsce czekają bilety w specjalnych cenach. 11 zł filmy 2D, 14 zł filmy 3D. Święto kina. Kultura w zasięgu ręki. Szczegóły www.świętokina.com. Czy wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, zwalcza bakterie odpowiedzialne za nawroty hemoroidów i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Mamo! Ktoś zjadł cały makowiec! To musiał być Mikołaj. Tak, święty Mikołaj. Wiesz, on po prostu uwielbia słodycze z cukierni Sowa. Cukiernia Sowa zaprasza wszystkich smakoszy po wyborne świąteczne wypieki i czekoladowe słodkości. Jesteśmy pewni, że nasze wyjątkowe, słodkie specjały produkowane ręcznie według tradycyjnych receptur umilą każde świąteczne spotkanie. Cukiernia Sowa. Niezapomniany smak świąt. www.cukierniasowa.pl. Cały czas myślę o wczorajszym wieczorze. Spotkamy się dzisiaj? No cześć, słodziutki. To chyba jakaś pomyłka. Nie znamy się jeszcze, ale chętnie się spotkam. Czasami nawet ważne numery telefonu wypadają ci z głowy? Naszego numeru telefonu nie pomylisz z żadnym innym. 123-456-789. Najtańsze ekologiczne taksówki EcoCar w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. Jedna stawka za kilometr przez całą dobę przy zamówieniach przez aplikację mobilną EcoCar. Płatność kartą w każdej taksówce. www.ecocar.pl. Dla wszystkich, którzy łowią świąteczne okazje. Niskie ceny z kartą Makro. Karpie żywe, tusze i płaty. Sprawdź pełną ofertę w Makro. Dzisiaj filet ze skórą 29,39 za kilogram. Szykuj się do świąt z Makro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 10.20. Adam Ozga. Zapraszam. Nocne starcia chuliganów w szelikach Legii Warszawa i Napoli. Doszło do nich w Neapolu przed wieczornym meczem tych drużyn w Lidze Europejskiej. Według agencji ANSA polscy pseudokibice podpalili samochód, w którym było 4 Neapolitańczyków. Skończyło się na dużym strachu, ale jeden z Włochów został też pobity. Łączna liczba rannych oraz aresztowanych po obu stronach nie jest znana. Wiadomo, że zatrzymano 65 polskich pseudokibiców, którzy trafili na komendę do kontroli. Wcześniej 50 kibiców Legii, niektórzy pijani, zostało zatrzymanych na rzymskim lotnisku. Po porannej rozmowie z premier Beatą Szydło David Cameron rozpoczął spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy mają dotyczyć m.in. przyszłej roli i statusu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Londyn grozi wyjściem z Unii, jeśli kraje członkowskie nie zgodzą się m.in. na ograniczenie praw socjalnych imigrantów, także Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dwie osoby zginęły podczas akcji ukraińskiej służby bezpieczeństwa skierowanej przeciwko zorganizowanej grupie zbrojnej. Według informacji Reutera wśród zabitych podczas wymiany ognia jest rosyjski oficer. Grupa działała w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Jak poinformowała rzecznik
pułkowniczka ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Podczas akcji w Kijowie znaleziono 8 ładunków wybuchowych domowej roboty, 4 kg trotylu, karabiny naboje oraz około 40 granatów. Sztandar wojskowy podczas wieczornej mszy oraz asysta dwóch żołnierzy kompanii reprezentacyjnej podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. Tak będzie wyglądała asysta honorowa Wojska Polskiego podczas dzisiejszych wieczornych uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Decyzję o asyście dziś i w kolejnych miesiącach podjął minister obrony Antoni Macierewicz. Informacje kulturalne. Patrycja Wanady, zapraszamy. Wzruszający gest Madonny i ogromna niespodzianka dla jej fanów. Po swoim wczorajszym koncercie w Paryżu piosenkarka zjawiła się na Placu Republiki, miejscu pamięci ofiar niedawnych zamachów. Tam wspólnie z przechodniami zaśpiewała kilka piosenek. Plac Republiki to obecnie miejsce pamięci 130 osób zabitych w zamachach terrorystycznych 13 listopada. W Katowicach Nikiszowcu dziś oficjalne otwarcie szlaku Gawlika, a że chodzi o Ewalda Gawlika, to będzie można przejechać się Ewaldobusem. Ewald Gawlik, malarz i górnik, jeden z członków Grupy Janowskiej. Na swoich obrazach utrwalał Giszowiec, Nikiszowiec i Szopienice. Szlak Gawlika to okazja, by porównać miejsca znane z jego obrazów z aktualnym obrazem katowickich dzielnic. Zainteresowani taką podróżą mogą pojawić się o 14.30 w Muzeum Historii Katowic. Ola Brodziak, TOK FM. Patronami 2016 roku będą laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, autor trylogii Henryk Sienkiewicz oraz wybitny kompozytor Felix Nowowiejski, autor muzyki do Roty. W przyszłym roku przypada 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci Sienkiewicza. Kolejne informacje kulturalne o 14.20. Zapraszam. Pogoda. Na termometrach dziś od 4 do 7 stopni, przeważnie, bo chłodniej na przykład na Suwalszczyźnie około 3 i w górach plus 1. Im dalej na zachód, tym bardziej będzie się przejaśniać, im dalej na wschód, tym bardziej słońce będzie znikać za chmurami, z których na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i w Małopolsce spadnie deszcz, a w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Marcin Trepczyński, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Czy można wierzyć nauce? Zastanawiamy się, co jest nauką, a co jest nienauką. Czy tylko dlatego, że coś jest nauką, to co to właściwie, jakie to ma konsekwencje dla naszego życia? Czy właśnie, bo to się wszystko chyba trochę opiera na zaufaniu. Wierzę, że tej osobie można ufać. Temu magazynowi to czasopismo nie wprowadzi nas w błąd, no bo przecież odwołuje się do jakichś rzeczy, które są lepsze. Nie wiem, bardziej jakiś, no właśnie. Co z tym zaufaniem? Właśnie, rzeczywiście chociażby wydarzenia z ubiegłego roku pokazują, że faktycznie nauka bardzo mocno opiera się na zaufaniu. Świetnym przykładem była smutna ostatecznie historia dr Obokaty, japońskiej uczonej, która zaproponowała nowe rozwiązanie na uzyskiwanie komórek macierzystych, nazwanych przez nią komórki STAP. Kiedy zobaczymy, co to znaczy po angielsku, chodzi o to, że te macierzyste komórki uzyskuje się przez pewne zewnętrzne bodźce, przez zanurzenie w kwaśnym roztworze. Opublikowała ten artykuł wraz z zespołem w bardzo prestiżowym czasopiśmie Nature. Natomiast okazało się po paru miesiącach, że w zasadzie chyba te obrazki pochodzą z jakiejś innej pracy, coś jest podejrzane. Inne zespoły zaczęły też sprawdzać, czy faktycznie w ten sposób, jak ona to przedstawiła, da się uzyskać takie komórki macierzyste. I co się okazało? Wszystko było ogromną ściemą. Że po prostu oszukała cały świat naukowy i całą opinię publiczną, głównie w Japonii, tak? Po prostu takie odkrycie, to wszystkie gazety się o tym rozpisywały. No i skończyło się katastrofą, no bo wyszło na jaw, że oszukała cały świat, ale nawet tak pod względem osobistym to miało reperkusje, bo na przykład w zasadzie typowany też do Nagrody Nobla profesor, który razem z nią opublikował ten tekst, popełnił samobójstwo, jak to Japończyk w takich trudnych sytuacjach. Tak więc skończyło się naprawdę dramatycznie.
ostatecznie, no oczywiście wycofała te wszystkie swoje twierdzenia, tak, które zostały opublikowane, też zawieszono jej i prawdopodobnie ostatecznie odebrano stopień doktora. Natomiast z tej historii też jest pozytywny wniosek ten taki, mechanizm że ten zbudowany. Słucham? Mechanizm budowany weryfikacji, no bo w nauce no właśnie, jest coś takiego jak e-review, tak? Czyli tak. Naukowiec, który mówi, odkryłem jak ze sztabki ołowiu zrobić sztabkę złota, wystarczy dodać trochę wody utlenionej i manganianu potasu. Znaczy, mówiąc, że tak to działa, teraz dowolny naukowiec inny mówi, okej, to ja wezmę teraz to, co mówi doktor czy profesor taki, wsadzę do laboratorium i powtórzę te kroki i zobaczymy, co mi wyjdzie. I to jest pocieszające, że jak bardzo szybko teraz już zaczyna działać. Jak nie wyjdzie, tak? To mówią hola hola, no tak. coś się dzieje. Tak. Więc to jest pocieszające, że to tak szybko teraz działa, tak? Tylko musimy pamiętać, że no właśnie, czy zawsze taka procedura zostaje uruchomiona, tak? To był bardzo ważny temat, tak? To jest wielka nadzieja komórki macierzyste, więc wszyscy od razu się tym zainteresowali. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że jest wiele tematów, które się prześlizgują, tak? I też wiele publikacji. Nie chodzi o to, żeby tutaj straszyć, tylko właśnie tu też widzę rolę filozofa, dlatego chętnie podejmuję te tematy, żeby coraz bardziej uczyć takiego krytycznego podejścia, krytycznego myślenia, pokazywać, jakie pytania można stawiać właśnie nauce. Więc no między innymi takie, tak, czy ktoś to sprawdził, czy ta procedura była powtarzana. I co to są, tak jak pan mówił, ci naukowcy, co za nimi stoi, bo tutaj też pan wspomniał o tych różnych lobby, tak? Ale pamiętajmy też, że no, świat nauki coraz lepiej się porządkuje, ale cały czas trochę funkcjonuje no, pod wpływem takich bodźców, jak pieniądze na granty, tak? Trzeba się utrzymać, trzeba z czegoś żyć. Aby pieniądze na publikacje w czasopismach. Też, tak? Więc opublikujemy cokolwiek, wygląda dobrze. Ale w ogóle teraz nawet w Polsce tak pogoń za tym, żeby jak najwięcej tych publikacji sobie zagwarantować, bo wtedy można się utrzymać jakoś i występować o kolejne większe granty. Tak więc to jest kuszące. No i dlatego no, trzeba z pewną dozą jakoś niepewności do tego podchodzić. Natomiast oczywiście w stosunku do tego, co mieliśmy wieki temu, no jesteśmy chyba naprawdę dumni i pewni akurat takich rzeczy jak struktura DNA, tak? Udało się odkryć, jak wygląda cały genom, więc z takich rzeczy pewnie się nie wycofamy. Tak? Natomiast pytania nadal trzeba stawiać i to robili też filozofowie XX wieku, tak? Dosyć ważni, którzy pokazywali, że właśnie sama ta metoda, jak jednak całościowo pewne obrazy świata powstają, no, też troszeczkę wątpliwości może budzić. Ale człowiek, który właśnie chciałby mieć jakiś taki fundament, coś niezmiennego, czy coś konkretnego, na czym mógłby się oprzeć, poszukuje takich przestrzeni właśnie, które nazywa nauką, w nadziei na znalezienie jakiegoś punktu odniesienia, który mu pomoże w podejmowaniu decyzji, czy w rozumieniu procesów. Natomiast do tej granicy, czy poza granicę, gdzie z jednej strony jest nauka, z drugiej strony pseudonauka, czy w ogóle jakiś po prostu zbiór opinii, coraz więcej wdziera się różnych dziedzin. Tak? No bo nie wiem, czy ekonomia jest nauką? Niektórzy mówią, właśnie. No oczywiście, przecież studiujemy to od lat, mamy jakieś różne prawidła. No to inni pytają, no dobrze, a to dlaczego to nigdy nie działa? Dlaczego jak gdyby rzut, nie wiem, lotką w tarczę pod tytułem wzrost na giełdzie albo spadek na giełdzie, wydaje się, że chyba nawet jest bardziej ma wiele więcej wspólnego z tym, co się wydarzy, niż jakaś teoria naukowa. No właśnie, czy, nie wiem, filozofia jest nauką, czy biologia jest nauką, czy psychologia jest nauką, czy ekonomia jest nauką? To jest bardzo ważne pytanie, bo właśnie takie rozróżnienia też trzeba ustalić, tak? Właśnie takie pytanie trzeba zadać, jeśli mamy jakoś ustosunkować do tego, co do nas dociera. Tak, bo są ogromne różnice metodologiczne i na to trzeba patrzeć, tak? Między naukami przyrodniczymi, które bazują po prostu na obserwacji, uogólnianiu pewnych wniosków, eksperymentowaniu. No i tak naprawdę, jak się rozmawia z przyrodnikiem, to dla niego nauka science to są właśnie te nauki przyrodnicze. Jak się powie, no zaraz, a społeczne, a humanistyczne, no tak, ale tak, ale ta wątpliwość właśnie z tego wynika, tak, że tu są inne metody, no w humanistycznych w ogóle o co innego chodzi, raczej o zrozumienie innych ludzi, innych kultur, albo tego, co było. Natomiast nie poznanie, tak jak w naukach przyrodniczych. Filozofia właśnie, tak,
to spory były od dawna, czy to jest nauka. Da się tak naprawdę pewne problemy filozoficzne tak poukładać, żeby były precyzyjne, żeby było widać, co z czego wynika, i nazwać to jako naukę. Tak? A inni wolą powiedzieć, no nie, to jest taka zupełnie pozanaukowa refleksja. Tak? To jest wolna myśl, która ma oglądać i szukać, tak jak my teraz. Tak? Oglądamy sobie nauki i patrzymy, które są w miarę pewne, a które raczej... No właśnie takie mówimy o ekonomii. Wiesz, ty nie raz mówisz, tak, że nauka, że filozofia jest tak pomiędzy nauką a religią trochę. Tak, tak. To generalnie takie podejście mieliśmy. Generalnie ci, którzy wywodzili się z tego nurtu anglosaskiego albo pozytywiści też kontynentalni, no to tak to filozofię wyjmowali tak poza obręb nauk. Niech nauką będzie to, co dokładnie zaobserwujemy, sprawdzimy. No właśnie, skoro wspomniałem religię, to też warto chyba powiedzieć o tym, że nie da się przy pomocy narzędzi naukowych zweryfikować tez czy też jakichś bytów religijnych. No właśnie, to z tego warto sobie zdać sprawę, tak? To znaczy, tu występując w obronie religii, należy pokazać, że no jasno tego rozgraniczenia bronić właśnie. Naukowo możemy zbadać to, co na pewno widzimy, istnieje w świecie materialnym. Tak? Natomiast no, to już nie jest metoda, która wystarczy, żeby stwierdzić coś innego, czy istnieje dusza, chociaż niektórzy mieli pomysły na to ważenie tak, ciała przed i po momentem śmierci. To samo z istnieniem Boga, chociaż istniały dowody. Tak, wcześniej był formułowany. No tak, ale tam były błędy logiczne w tych dowodach. No właśnie, tak, chociaż mało kto chyba potrafi wskazać, gdzie taki błąd leży, tak? Więc to też jest ważne, że warto, żebyśmy też trochę wyostrzali myślenie i ćwiczyli się też właśnie w wynajdowaniu takich rzeczy. Ale generalnie chodzi o to, że tak, musimy sobie zdawać sprawę, że to, co należy właśnie do takich już zupełnie tylko filozoficznych, a nie ogólnofilozoficznych spraw czy religijnych, no to to jest poza obrębem nauk przyrodniczych. Ich metoda po prostu na to nie pozwala. I teraz jak sobie też zaczniemy myśleć, no na przykład właśnie, czym jest nasza świadomość, tak, takie rzeczy, no to jak biologicznie postępując, możemy coś tu rozstrzygnąć, jak daleko możemy dojść. Warto, żeby sobie takie pytania stawiać. Tak. Ja też nie chcę tak rozstrzygać zupełnie, ale warto właśnie taką refleksję tu podjąć. Czy moralność? Da się jakieś naukowo, tak, jakieś twierdzenie moralne uzasadniać? No można spróbować. Można by jakiś wzór napisać. Tak. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut, o godzinie 10.40. Dr Marcin Trepczyński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i z Instytutu Badań Edukacyjnych jest Państwa i moim gościem. O godzinie 10.40, czyli już za kilka minut informacje. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Owczarek. Na 114 gmin do Urzędu Wojewódzkiego dotarło w sumie 101 odpowiedzi, z czego tylko władze 10 gmin zadeklarowały możliwość przyjęcia w sumie 179 osób, wskazując, że połowę miałyby stanowić dzieci. Odpowiedziały nam 142 samorządy, z których tylko 4 wyraziły chęć i możliwość ewentualnego przyjęcia uchodźców na swój teren. Tak naprawdę dzisiaj jest czas na decyzje rządowe, niełatwe. Czekamy ewentualnie na to, jakie będą oczekiwania rządu w stosunku do samorządu. Przede wszystkim w jaki sposób będzie finansowane. Przede wszystkim zależy nam na naszych mieszkańcach, prawda? Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. To są liczby tylko i wyłącznie o charakterze orientacyjnym. Aby zrozumieć. Radiowa Akademia Nauk. W każdy czwartek po 21:00. Zaprasza Karolina Głowacka. Partnerem audycji jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+, realizujące projekt Nanomat. Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej.
Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować ponownie. I płacić za to rachunki. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0% w Saturnie i kup nowy smartfon Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM z systemem Windows 10 Mobile za 2899 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jesteście gotowi! Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. I razem Vocaler! Święto kina, 12 grudnia. Z tej okazji w kinach w całej Polsce czekają bilety w specjalnych cenach. 11 zł filmy 2D, 14 zł filmy 3D. Święto kina, kultura w zasięgu ręki. Szczegóły www.świętokina.com. Czuję, że potrzebuję coś na wątrobę. Nieprzyjemne odczucia powszechnie kojarzone z wątrobą naprawdę związane są z układem żółciowym, na który oprócz wątroby składa się woreczek żółciowy. Czyli potrzebuję coś na wątrobę i na woreczek żółciowy. Dokładnie. Suplement z diety Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 6 aktywnych składników, w tym chlorellę wspierającą pracę zarówno wątroby, jak i woreczka żółciowego. Dopiero takie podwójne działanie, jakie wykazują kapsułki Altra, jest naprawdę skuteczne. Altra. Opakowanie 20 kapsułek w aptekach za mniej niż 9 zł. Wyjątkowy koncert w rocznicę grudnia 70. Legenda polskiego rocka. SBB z orkiestrą. 13 grudnia, godzina 17, Filharmonia w Szczecinie. Transmisja na kanale YouTube Filharmonii oraz na dziedzińcu Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Filharmonia Szczecin.pl. W Centrum Mody na Darzyn mamy już święta i dla każdego mnóstwo prezentów. Tylko teraz, odbierając karty Happy Hours, obiad w trakcie zakupów dostaniesz zupełnie gratis. Centrum Mody na Darzyn, twoje modowe miejsce marzeń. Teraz tylko 15 minut drogi od centrum Warszawy. Deweloper Grupa Napollo zaprasza do zakupu apartamentów w sercu warszawskiej Ochoty. Apartamenty Niemcewicza 17 to jeden z najbardziej prestiżowych adresów w stolicy. 5 minut od centrum Warszawy. Szeroki wybór metraży, doskonała jakość. Apartamenty Niemcewicza 17 to klasa sama w sobie. Tylko teraz wyjątkowa oferta gwiazdkowa. Kupując apartament do końca roku zaoszczędzisz do 50 tysięcy złotych. Zapraszamy do biura sprzedaży w Warszawie przy ulicy Ponieckiej 2 i na www.niemcewicza17.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego warto mieć przy sobie Valerin Max. Valerin Max to najsilniejszy lek na zdenerwowanie. Z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. AFP. Co dostaniemy pod choinkę? Nie wiadomo. Święta będą białe czy zielone? Nie wiadomo. A jaki będzie nowy rok? Nie wiadomo. Ale jedno wiadomo na pewno. Jaki będzie całkowity koszt wypożyczki? Czy pożyczasz 5 czy 15 tysięcy, z góry wiesz, ile zapłacisz i nie zaskoczą cię dodatkowe koszty. Gwarantujemy, że nie zapłacisz ani złotówki więcej. Eurobank. Z gwarancją na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Gwarancja dla obowiązkowych kosztów przy zawarciu umowy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Bank Centralny Szwajcarii otrzymał stopy procentowe bez zmian. Pozostają więc one na rekordowo niskim poziomie -0,75%. I właśnie takiej decyzji spodziewali się analitycy, a co oznacza ona dla osób zadłużonych we frankach, o tym w informacjach o 11. Zanieczyszczenie powietrza w Pekinie spadło o 1/3. Biorąc pod uwagę ostatnie dni, kiedy to w mieście obowiązywał czerwony, a więc najwyższy alert smogowy, ogłoszony zresztą po raz pierwszy, z jego powodu w stolicy Chin ograniczono ruch samochodów jednego dnia na ulicę mogły wyjeżdżać tylko te auta, których numer rejestracyjny kończył się na parzystą liczbę, a następnego te z liczbą nieparzystą. Zamknięto też przedszkola i szkoły, a część fabryk albo ograniczyła produkcję, albo ją całkowicie wstrzymała. To właśnie zdanie Ministerstwa Ochrony Środowiska doprowadziło do obniżenia emisji zanieczyszczeń o 3%.
30%. Wiemy już, jak będzie wyglądać dzisiejsza. Wojskowa asysta honorowa podczas miesięcznicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej zdradził je nam rzecznik MON-u, bo to właśnie szef tego resortu, Antoni Macierewicz, podjął decyzję w tej sprawie. I tak podczas wieczornej mszy pojawi się wojskowy sztandar, zaś uroczystością przed Pałacem Prezydenckim towarzyszyć będzie dwóch żołnierzy kompanii reprezentacyjnej. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich na koniec jeszcze choinki do świąt Bożego Narodzenia. Pozostały 2 tygodnie, ale sprzedaż żywych drzewek już ruszyła. Nadleśniczy z Żołędowa pod Bydgoszczą Krzysztof Stajborn powiedział nam, że od lat największą popularnością cieszą się świerki. Choinki przede wszystkim hodujemy na plantacjach. Nie wycina się choinek bezpośrednio z terenów leśnych, gdzie są elementem zakładanych upraw. Pod liniami wysokiego napięcia, na gruntach porolnych specjalnie sadzi się drzewka choinkowe, które właściwie po 6-7 latach gotowe są do sprzedaży. W tym roku za zwykły świerk zapłacimy od 25 do 50 zł. Na jodłę kaukapską musimy wydać 3 razy tyle. Pogoda. Dziś może popadać na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Na Podhalu synoptycy wspominają o deszczu ze śniegiem, za to w pozostałych regionach powinno być pogodnie. Najzimniej w Suwałkach 3 stopnie, w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście 5, a w najcieplejszym dziś w Wrocławiu 7 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w Wyborczej duży format. Jak Polacy wyjdą na ulicę, pójdziemy razem z nimi. Skala ataku na fundamenty demokracji powoduje, że w ludziach rodzi się potrzeba protestu, zamanifestowania sprzeciwu. Rozmowa z rzeczniczką Nowoczesnej, Kamilą Gasiuk-Pichowicz, dziś w dużym formacie. Reklama. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Marcin Trepczyński, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych. Zastanawiamy się, czy można wierzyć nauce i właściwie czym jest nauka. Falsyfikacjonizm, czyli jeżeli czegoś nie można sfalsyfikować, to jest nienaukowe. Innymi słowy, jeżeli nie możemy sobie wyobrazić sytuacji, w jakiej dane zasady, prawidła, prawa nie zachodzą, no to, to jest to wtedy nienaukowe. Tak, to jest pomysł Karla Popera, który bardzo szukał sposobu na to, jak odgraniczyć właśnie to, co naukowe, od tego, co nienaukowe. Tak, czyli właśnie to, czego od początku tego programu chyba szukamy, tak właśnie, jak ziarno od plew oddzielić. Poza tym, że trzeba zadawać te pytania, kto tym naukowcem jest i co robi, no to właśnie, jeśli już spojrzymy na same teorie, to jest dobry sposób. Tak? To znaczy, Popper pokazał, że w taki sposób na przykład, czy różne teorie religijne, tak? Nie uznamy ich za naukowe, bo one w każdym przypadku będą prawdziwe. To znaczy, jeśli dopasujemy dobrze taką teorię, no to ona wszystko nam wyjaśni. Czynimy sobie, jeżeli mówimy, że nie, w temperaturze 100 stopni woda osiąga wrzenie, no to mówimy, to w jakiej sytuacji to jest nieprawdziwe? No nieprawdziwe byłoby, gdyby na przykład osiągnęła wrzenie w temperaturze 90 stopni, oczywiście mówimy o poziomie, tak, na poziomie morza. 90 stopni, aha, albo 85, tak, albo 120, czyli mamy całą masę odrzucić, możliwości, tak, tak, kiedy to jest nieprawdziwe. No tak. I badamy i mówimy, tak, są takie, jest to falsyfikowalne. No pytanie, czy istnieje, jeżeli Bóg istnieje, to coś tam. A co się stało, co się dzieje w sytuacji, kiedy Bóg nie istnieje? No nie ma takiej sytuacji, no bo istnieje. Właśnie. Czyli nie można założyć w sytuacji... Tak, z tym, że tutaj nie ma problemu, no jeżeli mówimy, że jakby te systemy religijne nie pretendują do tego, żeby właśnie naukowymi być i nam wyjaśnić, jak działa cała rzeczywistość. Natomiast problem były z takimi teoriami właśnie, które do tego pretendowały. I na gruncie tego rozstrzygnięcia Poppera widać, że teoria Freuda na przykład, tak, z kompleksami, z kompleksem Edypa, Elektry, w zasadzie zawsze jest jakoś dostosowywalna do sytuacji, z którą się spotkamy. Mamy pacjenta i zawsze w ten sposób możemy jakoś wyjaśnić, dlaczego on jest taki nieszczęśliwy. Jasne. Tak? Nie wyobrazimy sobie sytuacji, kiedy to miałoby nie zadziałać. Tak samo z marksizmem. To był też taki oręż, żeby pokazać, że on nie jest naukowy. Tak? Zawsze powiemy, co by się nie stało, no to jasne, bo walka klas, bo baza i nadbudowa, i to tak działa. Przypomina mi się moja babcia, która
jak były pogrzeby rodziny czy znajomych, no to jak była piękna, słoneczna pogoda, to ja proszę bardzo, Pan Bóg zesłał piękną pogodę, to znaczy, że ta osoba jakoś była mu miła. A jak padał deszcz, no to wie, o, niebo płacze. Tak. Więc każda pogoda potwierdzała istnienie Boga i też jakiś stosunek Boga do osoby zmarłej. I zamiast pozytywne. Tego Hieronima jest deszcz lub gonima, też te teorie, tak? I oczywiście nie ma w tym nic złego, tylko właśnie trzeba wiedzieć, że to nie jest rozstrzyganie, to nie jest badanie naukowe. Natomiast jest tu trochę taki problem, że niektóre właśnie teorie, co do których chcielibyśmy, żeby nazwać je naukowymi, takie jak teorie strun, no też właśnie z takim problemem się borykają. Że mówi się o tym, że w zasadzie one, to że u podstaw materii są te jednowymiarowe mikro, super mikro strunki, zbudowana cała teoria w związku z tym, w zasadzie też jest niewywracalna. Tłumaczy wszystko, ale trudno wskazać sytuację, w której właśnie by była sfalsyfikowana, zanegowana. Natomiast druga ważna konkluzja płynąca z tego pomysłu Popera jest taka, że w zasadzie zawsze mamy tylko teorie, tylko pewne hipotezy. I każda z nich, przez to, że jest możliwość, tak zakładamy, że można je sfalsyfikować, dlatego mówimy, że są właśnie naukowe, bo są weryfikowalne czy falsyfikowalne na zasadzie obserwacji. Zaobserwujemy, że jest inaczej, odrzucamy teorię. W zasadzie Popper mówi, właśnie przez to jesteśmy skazani na pewno na taką niepewność. Upewniamy się, tak jak pan mówi, że cały czas ta woda jest nam potrzebna, czy że GMO nie jest szkodliwe, ale nie wiemy na pewno, tak, co się stanie zaraz. No właśnie, może się okaże, że jest i wtedy musimy odrzucić teorię. Przyjąć nową. A propos obserwacji, bo mówimy, skąd wiemy, z czego czerpiemy pewność? No bo, nie wiem, przeprowadziliśmy eksperyment, nie wiem, dobrze, taki wymyślę mało naukowy, że jak zrzucamy kota, to spada na cztery łapy, okej? Okay? No i powtarzamy to 1000 razy, okej, za każdym razem spada na cztery łapy. Powtarzają to naukowcy na całym świecie, każdy po 1000 razy, no dobrze, powtórzyliśmy to 1000 000 razy. Okej, okay, no to jeszcze to robimy przez 10 lat, żeby się upewnić. Za każdym razem, nie wiem, 1 000 000 razy kot spadł na cztery łapy. No dobra, mówimy 1 000 000 razy, okej. Okay. Wpisujemy, że to jest prawo, że kot za każdym razem spada na cztery łapy. No ale właściwie nie mamy pewności, czy za 1 000 000 plus 1, albo dowolna liczba plus 1, ta obserwacja się powtórzy. Czyli jeżeli mamy taki cykl pod tytułem, nie wiem, naciskamy spust pistoletu, rozlega się huk i nabój wychodzi z komory. I możemy ten eksperyment powtórzyć 1 000 000 razy. I za każdym razem będzie naciśnięcie, huk, nabój. Tak. Ale być może... Pewność wzrasta, ale nie będzie absolutna. Być może pewnie któregoś razu uzyskamy efekt, że najpierw będzie huk, potem dopiero naciśniemy, a potem wyjdzie, tak? Tak, tak. No, tak, jakoś tak. Nie wierzymy w to. No, ale nie wiemy, że ja nie wiem, oczywiście, tak. bo nie sprawdziliśmy. No i właśnie od tego są ci filozofowie, którzy patrzą na naukę, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, takie zupełnie podstawowe. Tak? No, bo jak ktoś już jest naukowcem albo przyjmuje już od dłuższego czasu takie twierdzenie, no to jest bardzo przyzwyczajone, że tak, sprawdziło się, jest. Natomiast od dawna to akurat właśnie jest problem tak zwanej indukcji enumeracyjnej, czyli przez wyliczenie poszczególnych przypadków. Ten problem jest zauważany, że w momencie, kiedy nie mówimy o zamkniętym zbiorze przypadków, nie uogólniamy właśnie tylko tego, co sprawdziliśmy, że mamy ten mój ulubiony przykład, te owce w stadzie, wszystkie są białe, mówimy, każda owca jest biała w moim stadzie. Tylko kiedy mówimy o wszystkich, to nigdy tej pewności nie mamy, bo nie wiemy, czy zbadałem moje stado, powiem, każda owca w ogóle jest biała, a może się ta czarna w końcu trafić, tak? Nie widziałem tego nigdy, zbadałem bardzo dużo owiec, a tu się okaże, że jednak i wywraca nam to teorię. Więc trzeba o tym pamiętać i o tym, że właśnie, no cóż, ta nauka bardzo się opiera na analogii. Tak, że pokroiliśmy jedną myszkę, sprawdziliśmy, jak reaguje na pewne bodźce, już zaczynamy uogólniać, tak działają naukowcy. Tak, sprawdzili parę razy, tutaj jeszcze w trochę w innych warunkach. Działa, potwierdza to ich twierdzenie, no ale zaraz. To zakłada, że każda ta mysz rzeczywiście jest tak samo skonstruowana, tak samo będzie funkcjonować. I jest to słuszne założenie, bo świat jest analogiczny, tak? Ale pamiętajmy, że jest to założenie nasze.
No, ale z drugiej strony też mamy pewną ostrożność, no bo szczególnie jeżeli chodzi o, nie wiem, wprowadzenie nowych rozwiązań związanych ze zdrowiem, tak? Tak. Nie wiem, dzisiaj czytamy, że o, naukowcy właśnie znaleźli taki rewelacyjny, i mówimy, no świetnie, to nasze problemy zostaną rozwiązane, bo już, no, okazuje się, że nie, na razie wyszło im coś na, nie wiem, pierwotniakach, od pierwotniaków przejdą do, nie wiem, szczeżui, poszczeżui różne inne gatunki po to, żeby w którymś momencie dojść do człowieka i po kilku czy kilkunastu latach jeszcze, no za 10-20 lat zobaczymy, jeżeli się wszystko okaże, że działa zgodnie z planem. Tak, tak. Chociaż też będziemy trochę bardziej pewni, ale nie absolutnie. No właśnie, pamiętajmy, że bardzo trzeba zwracać uwagę na te procedury badawcze, na metodę, jaką się przyjmuje. Tak. Tu chciałem wspomnieć o Benie Goldacksze, takim zarazem lekarzu i dziennikarzu, który napisał książkę Bad Science, zła nauka, w której tropi i pokazuje te wszystkie nadużycia. No, oczywiście jego ulubionym wrogiem są koncerny farmaceutyczne, które zlecają badania różnych leków. Bardzo ładnie w różnych wykładach też dostępnych w internecie pokazuje, jak taka manipulacja może następować, kiedy bada się jakiś lek, ale nie bada się tego samego w grupie kontrolnej, kiedy ukrywa się niektóre wyniki, które są negatywne, tak, czyli nie takie, jakich spodziewałby się zamawiający. To wszystko rzutuje przecież bardzo mocno na wynik. Potem komunikacja jest bardzo prosta. O, lek działa. Albo działa lepiej, zadziałał świetnie. Natomiast brakuje właśnie dodatkowych testów, porównań. To jest problem i jeśli właśnie mówimy o takim społecznym funkcjonowaniu wiedzy naukowej, no, o tym też pamiętajmy, tak? Tutaj ta ostrożność też jest taki super ważna. Filozof Paul Feyerabend, który też właśnie się zajmował filozofią nauki. Tak. Ale to chyba już nie za bardzo mamy czas, żeby o nim rozmawiać. No właśnie, czy jaka jest konkluzja, panie doktorze? No po pierwsze zadawajmy sobie te pytania. Znaczy nie bójmy się być filozofami, a być filozofem to przede wszystkim właśnie pytać. Tak? Co ten człowiek mówi, kim jest, co za nim stoi, dlaczego, jaką drogą dochodzi do tego, co mówi. Tak, nie przyjmujmy tego wszystkiego bezkrytycznie. A po drugie pamiętajmy, czym jest właśnie ta nauka. Tak? Tak jak pan mówi, żeby rozgraniczać jednak i patrzeć, że inna metoda jest w przyrodniczych, inna w społecznych, w tym w ekonomii, inna właśnie w humanistycznych. To przede wszystkim. No i też właśnie wiedzieć, że bazujemy na tej indukcji, że wszystko to jest tylko pewna teoria. Oczywiście może się okazać, że bardzo chcemy w nią wierzyć i ona jest dobra, ale pamiętajmy, że właśnie kilka wieków temu też bardzo wierzono, że Ziemia stoi, a Słońce krąży wokół niej, tak? Więc jakby te wszystkie rewolucje naukowe, które do tej pory były, też powinny tak trochę takie ziarno niepewności w nas zasiewać. No i pamiętajmy też, że właśnie nauka to też jest pewien nasz pomysł, nasz produkt. I też patrzmy, kiedy to jest faktycznie zaobserwowane, a kiedy mówimy o jakichś konstruktach, tak jak mówimy o tej teorii strun. Czy ktoś to widział? To jest bardzo mocno założone. To widział wynika pan Australię? No właśnie. Jak nie zobaczyłem, to co się będę wypowiadał, tak? Czemu nie? W ten sposób też może warto być sceptykiem. Natomiast tu, no całkiem poważnie mówiąc, z tymi strunami, z grawitonami, już nie mówiąc tak wcześniej o kwarkach, ale grawitony, wprost tego nie zobaczymy. To wynika z pewnych obliczeń, nie teorii, wiem, które są sprawdzane. Z tego, że pewne efekty obserwujemy. Tak. Jasne, dokładnie. Ale właśnie pamiętajmy, tak, zanim przyjmiemy, albo tak jak przyjęto ten model Bohra atomu, tak, wszyscy, o, kulka. Potem zaraz, no, nie taka kulka. Tak, więc warto, żebyśmy szukali i zadawali sobie też pytania, tak? Doktor Marcin Trepczyński, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych, bardzo dziękuję. Informacje już za kilka minut o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Owczarek. Poradnik.
TOK FM. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Dziś ciąg dalszy opowieści o tym, gdzie znikają nasze pieniądze z pensji brutto. Wczoraj mówiłam o składce na ubezpieczenie chorobowe, zatem dziś czas na składkę zdrowotną, bo choć przez wielu są mylone, to jednak nie są one tożsame. Ściąganiem składki zdrowotnej zajmuje się ZUS. Pieniądze są jednak od razu przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. To właśnie dzięki opłacaniu ubezpieczenia zdrowotnego możemy korzystać z publicznej służby zdrowia. Składka zdrowotna jest obowiązkowa i samodzielnie opłacają ją wszystkie osoby zatrudnione na etacie, umowy zleceniu i przedsiębiorcy. Wyliczaniem składek oczywiście zajmuje się w naszym imieniu pracodawca, ale opłaca ją z naszej części pensji brutto. Są tacy, którzy tę obowiązkową składkę zdrowotną opłacają nawet kilka razy, jeśli na przykład oprócz zatrudnienia na etacie prowadzą jeszcze także swoją działalność gospodarczą. Wysokość składki zdrowotnej dla pracowników to 9% liczone od pensji brutto pomniejszonej o kwotę, która odciągana jest na ubezpieczenia społeczne. Dla przedsiębiorców, którzy opłacają składkę sami za siebie, jej comiesięczna wysokość ustalana jest na rok i zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Podstawę wymiaru składki stanowi 3/4 wynagrodzenia. W tym roku minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców to niecałe 280 zł. Opłacone przez nas składki na ubezpieczenie zdrowotne, co prawda nie w pełni, ale jednak w lwiej części, możemy odliczyć od podatku, gdy wypełniamy nasz roczny PIT. Na szczęście nie musimy tego liczyć na piechotę, bo jeśli wypełniamy PIT-y przez internet lub korzystamy z programów pomagających w rozliczeniach, system sam podpowiada nam kwotę, którą z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego możemy odliczyć. Poradnik TOK FM. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Reklama. Kupuj euro! Świętujemy 25 lat! Smart TV Samsung 40 cali za 1550! Sony 50 cali! Android TV wbudowane Wi-Fi za 3199! Samsung Galaxy J5 Dual SIM za 777! PlayStation 4 Dysk 1000! 5 gier w zestawie za 1799! I ekstra raty 50 razy 0%! W sklepach euro i na euro.com.pl. Masz dosyć szarości i smutku? Szukasz inspirującego miejsca do życia? Kup mieszkanie na osiedlu Kolorowy Gocław. Osiedle Kolorowy Gocław to szeroki wybór mieszkań, kameralne budynki z wewnętrznym patio z fontanną i zielenią, bliskość parku i jeziorka Gocławski Balaton. Wokół liczne sklepy i duże centra handlowe. Dojazd do Śródmieścia zajmie Ci tylko 15 minut. Zaplanuj swoją kolorową przyszłość. Biuro Inwestycji na ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. www.jareal.pl. Kaszel palacza może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego polecam Detusan, który jest skutecznym rozwiązaniem na kaszel palacza. Detusan zmniejsza odruch kaszlu zarówno rano, jak i w ciągu dnia. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu można uniknąć zachorowania na raka. Jednocześnie pozwala wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Jak to jest spotkać się z autorem swojej ulubionej książki? Dowiedz się! 9. Festiwal Puls Literatury w Łodzi. Od 3 do 13 grudnia. Spotkania z pisarzami, premiery książek, koncerty, warsztaty, spektakle, wernisaże, debaty i konkursy. Gala Nagrody Tuwima już 13 grudnia. Szczegóły na pulsliteratury.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Nadszedł czas na ekscytującą wyprzedaż modeli z rocznika 2015. Tylko teraz najnowsze modele Nissana pełne innowacji dla bezpiecznej i pewnej jazdy z rabatami nawet do 10 tysięcy złotych. Już teraz wybierz doskonałego crossovera Nissana Qashqai już od 67 900 zł i poznaj inne atrakcyjne oferty. Nie czekaj ani chwili. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites.
Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 10 grudnia minęła 11. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Polsce zależy na pozostaniu Wielkiej Brytanii w Unii, deklaruje premier Beata Szydło. Związkowcy z PKP Cargo znów chcą strajkować. Na Apolu pseudokibice miejscowej drużyny piłkarskiej urządzili polowanie na Polaków. Zaczynamy od premier Beaty Szydło, która oświadczyła, że Polska rozumie postulaty Wielkiej Brytanii dotyczące reformy Unii Europejskiej, m.in. ten dotyczący wzmocnienia głosu parlamentów narodowych. Warszawa i Londyn mają zbieżne poglądy dotyczące nie tylko suwerenności, ale także jeśli chodzi o kwestie zarządzania gospodarczego i konkurencyjności, mówiła szefowa rządu po rozmowach z brytyjskim premierem Davidem Cameronem. Chcę też bardzo mocno podkreślić, że Polsce zależy na tym, aby Wielka Brytania nadal była członkiem Unii Europejskiej. Rozumiemy zatem te postulaty, z którymi przyjeżdża pan premier Cameron, i deklarujemy bardzo dużą otwartość do tej rozmowy i do dyskusji. Do tej dyskusji o postulowanych przez Londyn reformach ma dojść jeszcze w tym miesiącu na szczycie Unii. Wątpliwości Polski dotyczą zmian traktatowych. Chodzi tu m.in. o ograniczenie swobodnego przepływu mieszkańców Unii między jej państwami członkowskimi. Wielka Brytania chce w ten sposób ograniczyć napływ na wyspy migrantów z tzw. nowych krajów wspólnoty. Cameron zapowiedział także zniechęcanie ich zmianami w systemie świadczeń socjalnych. Teraz Bank Centralny Szwajcarii, który pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, rekordowo niskim, bo według niego frank wciąż jest zbyt mocny. Ze mną w studiu jest Wojciech Kowalik. Co ta decyzja Centralnego Banku Szwajcarskiego oznacza dla osób zadłużonych we frankach, spłacających frankowe kredyty hipoteczne? Oznacza tyle, że rata ich kredytów wciąż będzie zależna tylko od kursu walutowego, bo na niezmienionym poziomie zostaje stawka LIBOR, od której zależy oprocentowanie. Szwajcarski bank zapewnił, że pozostanie aktywny na rynku finansowym, jeżeli wystąpi taka konieczność, bo frank wciąż jest zbyt drogi i to kredytobiorcy odczuwają w swoich kieszeniach od kilku tygodni. Ostatnio frank przebił barierę 4 zł, teraz kosztuje 4 zł i 1 grosz, przy czym to średni kurs rynkowy, bo w bankach jest to o 7 do 12 groszy więcej. I analitycy walutowi nie mają tu dobrych informacji. W najbliższym czasie nie ma co liczyć na znaczące umocnienie złotego. To był Wojciech Kowalik o tym, że frank szwajcarski tak szybko nie stanieje. Słuchasz informacji TOK FM. A w niej Kijów i rozbicie przez ukraińską służbę bezpieczeństwa zorganizowanej grupy zbrojnej. Według informacji agencji Reutersa podczas wymiany ognia zginęły dwie osoby. Jedną z nich jest rosyjski oficer. Rozbita grupa działała w kilku ukraińskich miastach, a podczas akcji w Kijowie w ręce funkcjonariuszy wpadło 8 ładunków wybuchowych domowej roboty, 4 kg trotylu, karabiny, naboje i około 40 granatów. Związkowcy z PKP Cargo odwieszają decyzję o strajku i zapowiadają, że pracę przerwą 18 grudnia. W komunikacie spółki czytamy, że strajk rozpocznie się na Śląsku i ma być, jak to określono, kroczący, co oznacza, że będą dołączać do niego kolejne regiony. Związkowcy z PKP Cargo walczą m.in. o podwyżki. Planowali oni zatrzymać pociągi w listopadzie, ale posłuchali wtedy posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym obecnego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, którzy obiecali im, że nowy rząd zajmie się ich żądaniami. Strajk zawieszono na miesiąc, minął on wczoraj, dlatego teraz związkowcy wzywają ministra Adamczyka do pilnych rozmów. Od 13 grudnia przewozy regionalne wprowadzają specjalne bilety dla osób poruszających się po Trójmieście. Będą one tańsze od tradycyjnej SKM-ki o ponad 30%. Analitycy rynku mają jednak wątpliwości, czy pasażerom wyjdzie to na dobre, bowiem firmy realizujące zadania publiczne powinny raczej współpracować, a nie podbierać sobie klientów. Sebastian Furtek. Można by powiedzieć, że nie ma o co kruszyć kopii. Na trasie pomiędzy Gdynią a Gdańskiem jeździ tylu pasażerów, że starczy dla wszystkich. Tym bardziej, że przy wyborze pociągu kierują się rozmaitymi kryteriami, a cena nie zawsze jest najważniejsza. Ja by tylko dojechać. Profesor Waldemar Ryckowski z Katedry Transportu Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim zauważa jednak, że choć ogromna, to liczba pasażerów jest stała i pod nią konstruowane są biznesplany poszczególnych firm. Trzeba będzie się tymi pasażerami podzielić. Zarówno SKM, jak i przewozy regionalne dotowane są z publicznych środków. Jeśli SKM straci, pieniędzy będzie trzeba dosypać z budżetu. Większych dotacji mogą domagać się paradoksalnie także przewozy, argumentując, że przecież wożą więcej klientów. Trudno tu mówić więc o długofalowych korzyściach. Sebastian Furtak, TOK FM.
Na ulicach na Apolo doszło do bijatyki z udziałem pseudokibiców lokalnej drużyny piłkarskiej oraz Legii Warszawa. Jeden z lokalnych serwisów internetowych podaje, że miejscowi urządzili sobie polowanie na Polaków. W wyniku starć kilka osób trafiło do szpitala, co najmniej kilkadziesiąt zatrzymano. Do najpoważniejszych incydentów doszło wczoraj po 22 w okolicach Dworca Głównego. Policja pojawiła się na miejscu dopiero po kilkudziesięciu minutach i wtedy częściowo udało jej się stłumić zamieszki. A dziś na boisku zetrą się piłkarze Legii i Napoli. Warszawiacy będą walczyć o awans do drugiej rundy Ligi Europy, ale szanse na to mają minimalne. Kamil Gapiński. Żeby wicemistrzowie Polski wyszli z grupy D, muszą zostać spełnione dwa warunki. Legioniści wygrają na wyjeździe z Napoli, a w drugim meczu Midtjylland zremisuje z klubem Brisz. Szanse na taki scenariusz są jednak mizerne. Choćby dlatego, że stołeczny klub nigdy nie wygrał pucharowego spotkania we Włoszech. Pewne awansu Napoli ma co prawda dziś zagrać rezerwami, no ale przecież w Warszawie Włosi też wystawili drugi skład, a mimo to pokonali Legię 2-0. Kamil Gapiński, TOK FM. Początek meczów na Apolu o 19:00. Pogoda. Dziś może popadać na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Na Podhalu synoptycy wspominają też o deszczu ze śniegiem, za to w pozostałych regionach powinno być pogodnie. Najzimniej w Suwałkach 3 stopnie, w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście 5, a w najcieplejszym dziś Wrocławiu 7 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. W studiu doktor habilitowany Marcin Wiącek, Katedra Prawa.